Wigoryanka dzień dobry. To jest układ otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, o polskiej armii. E, o tym, w jakim jest stanie, jakich zmian wymaga. E, przypominam państwu, że o tym, o armii bardzo dużo rozmawiałem z generałem Raimundem Andrzejczakiem, szefem Sztabu Generalnego w mojej książce Siła Polski. Ta książka jest dostępna, możecie państwo ją zamówić poprzez link pod tym nagraniem. E, tam muszę przeczytać, a za, a za chwilę możecie posłuchać naszej rozmowy. A oto mecenasi układu otwartego steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. 2 V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Marek Świerczyński, analityk do spraw bezpieczeństwa Polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry, gorze, Dzień dobry państwu. W jakim stanie jest armia po politycznej zmianie, która nastąpiła w Polsce? pozostaje w stanie transformacji. To jest zdanie, które zawsze wypowiadam. Od również w Twoim 30 lat. Ruch. Również tutaj, gdy spotykam Aha. się z tobą. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. No można powiedzieć, że ten horyzont zmian i ta dynamika polityczna, która nas tak bardzo zajmuje z dnia na dzień, ona ma niewielkie znaczenie w tych procesach, które dzieją się w siłach zbrojnych, No bo przecież ani znacząco nam nic nie przybyło, ani znacząco nam nic nie ubyło. Proces został wyznaczony, kierunek tego procesu został wyznaczony i co ważne, nie został zakwestionowany, bo został podtrzymany, podkreślona jego waga. Mówię tutaj oczywiście o tym procesie wzmacniania, powiększania, nabywania nowych zdolności, wprowadzania ich i, i tworzenia z tego nowej armii, nowych sił zbrojnych, tak naprawdę znacznie większych, znacznie potężniejszych bardziej dostosowanych też do tego zagrożenia, które czyha ze wschodu i bardziej też jakby połączonych, skonfederowanych z siłami sojuszniczymi. Ten kierunek został, jak mówię, wyznaczony, został podtrzymany, jego wdrażanie, jego implementacja trwa. Ale spróbujmy opisać ten, tak zrobić fotografię, a polskiej armii nawet nie tyle po zmianie politycznej, co w grudniu 2023 roku, czy w styczniu, na przełomie grudnia i stycznia 2023 i 2024 roku. A co będzie punktem odniesienia? Bo to zawsze warto porównywać z czymś. Dobrze. Punktem odniesienia <śm> jest to, co było, nie wiem, no, 10 lat temu, tak? znaczy okay. gdzie, Tak naprawdę, co mnie interesuje, na ile ta modernizacja jakby jest dokończona, znaczy dokończona, nigdy nie będzie dokończona, bo to cały czas trzeba modernizować, tak, ale jakby w stosunku do tego, no, do tej przeszłości takiej post post owskiej na ile to jest armia yy, już nie tylko taka wyspowa, znaczy, że są wyspy świetnych jednostek nowoczesnych i taka magma administracyjno, jakoś zamulona, gdzie nikt nie wiadomo, co robi, są jakieś skomplikowane długie procedury, gdzie się traci masę energii i pieniędzy na nic. No i jest armia nowoczesna. No Jaki jest tak prawdziwy stan wyposażenia dzisiaj? No bo z jednej strony oddaliśmy bardzo dużą część. Uzbrojenia Ukrainie. Nie mam już specjalnie czego oddawać. Ale jeszcze zamówiliśmy, ale jeszcze tak. nic prawie nie dojechało. Więc, no więc już, już, już w Twoim pytaniu mhm. widać symptomy przynajmniej trzech bardzo długofalowych procesów, mhm. których efekty, których status, Składa się właśnie na ten obrazek, do, do którego zarysowania mnie tutaj namawiasz. Więc ja, ja bym też jeszcze wtrącił jedno, że poza tym okresem, poza tą spuścizną perelowską. A okresem tej nowej nowoczesności, o którym dzisiaj mówimy i do którego zmierzamy, to był jeszcze ten okres ekspedycyjny, prawda? Ten okres, w którym zaraz po wejściu do NATO i wskutek zaangażowania się Polski, całego Zachodu, zresztą w tak zwaną globalną wojnę z terrorem, myśmy jako swoje siły zbrojne konstruowali czy też kształtowali właśnie z myślą o tym, żeby być jako siłami zbrojnymi pomocniczymi do operacji poza terytorium natowskim poza terytorium sojuszniczym na tak zwanych antypodach tak z których swego czasu Bronisław Komorowski kazał polskiej armii wracać i teraz w odniesieniu też do tego twojego horyzontu dziesięcioletniego akurat tak się składa że gdybyśmy się cofnęli 10 lat wstecz to bylibyśmy na początku wdrażania Takiego dokumentu zwanego Plany Modernizacji Technicznej 2012-2023. On został sformułowany i ogłoszony publicznie w 2012 roku i zaczęło się jego, zaczęło się jego wprowadzanie w życie. Oczywiście w tempie właściwym dla owych czasów, tak? można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy niespiesznym i na, na dość niewielką skalę. I on był niespieszny za obu rządów, tak naprawdę. Ale gdyby tak spojrzeć na to, co w tym planie, czy też programie było zaszyte, na te kilkanaście wielkich naprawdę programów wieloletnich, modernizacyjnych, to można by dojść do wniosku, że tak naprawdę my dzisiaj z pewnymi modyfikacjami, ale z grubsza realizujemy właśnie tamten plan. I teraz wracając do twojego pytania, a w którym momencie jakby tej modernizacji jesteśmy? No niestety trzeba powiedzieć, że wciąż na bardzo wczesnym etapie, wręcz na początku drogi. Bo pewne rzeczy to się doszło, ten, ten, ten plan to jest 100%. To ile dzisiaj? Nie jest trudno tak... Ale jest gruba, to, pro, z proszę, gruba. Proszę mnie nie rozliczać co do mhm. jednego procenta, ale, no, ale ja, co bym do dziesiątek. ja bym powiedział, że jesteśmy poniżej 20%. Poniżej 20%. Tak, tak. A realistycznie, gdybyśmy zaczęli, gdybyśmy to robili dynamicznie, Twoim zdaniem, ile można było zrobić. To, to wszystko zależy, hmm. jak dynamicznie byśmy robili, hmm. jakiego rodzaju siły, zasoby też kadrowe hmm. zostałyby na to rzucone. Mi się wydaje, że to jest. Anachroniczne, tak, w tym sensie, że popełniamy błąd anachronizmu, myśląc w ten sposób. Zawsze można zrobić coś więcej. Tak, nawet teraz można zawsze robić Jasne. coś więcej. Pytanie, Oczywiście, 10 pieniądze... lat temu była tak. inna sytuacja, były inne perspektywy. Nie zdawaliśmy sobie, nikt sobie nie zdawał sprawy. że trzeba to powiedzieć, tak może że za, za parę miesięcy, to znaczy w 2024 roku, będziemy obchodzić 10. rocznicę aneksji Krymu i ataku, pierwszego zbrojnego ataku tak. Rosji na Ukrainę. I to jest ta perspektywa, która już powinna nam dać coś do myślenia. Tak? w tym sensie, że minęło 10 lat, a my mówimy, że jesteśmy na początku drogi, czy też pokonaliśmy jej pierwsze etapy, zrobiliśmy pierwsze kroki na rzecz tego wzmocnienia obronnego. I tutaj należy chyba się zacząć drapać w głowę. Ale wracając Wiecie, jeszcze agresja na Gruzję była jeszcze ileś prawda? lat wcześniej tak. i też już a, wtedy wiedzieliśmy reset, tak i zwany, wtedy tak. już wiedzieliśmy, że E, 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 że, się, nie że dzieje jest się niedobrze. A jeszcze chwilę wcześniej chciałem powiedzieć, w 2007 roku Putin w zasadzie powiedział Zachodowi na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że nie widzi NATO i Unii Europejskiej jako mechanizmu współpracy, a jako potencjalne zagrożenie. Mhm. No, ale wracając do tak. wielkiego pytania o stan naszych sił zbrojnych. Jesteśmy w stanie transformacji nie tylko tej modernizacyjnej, o której troszeczkę już powiedzieliśmy, ale również właśnie tej wymuszonej czy wywołanej ostatnimi wydarzeniami z ostatnich miesięcy i lat. I tutaj no można powiedzieć, że poniekąd, to być może będzie kontrowersyjna teza, ale pewne osiągnięcia naszej modernizacji zostały przeinwestowane, to znaczy ich kierunek został skierowany na Ukrainę, mhm. bo no, oddaliśmy, czy też podarowaliśmy siłom zbrojnym Ukrainy znaczną część właśnie naszej nowoczesnej artylerii lufowej. Tak? Te, te ileś dziesiąt krabów, które, jak to się mówi, poszły na Ukrainę i tam walczą, no, to jest właśnie efekt tej modernizacji, tej Niespiesznej modernizacji jeszcze, prawda, z tych wczesnych lat wdrażania tego dużego planu. Ale który dzięki byłym... temu, że te kraby tam są. Mamy pewnie więcej czasu na produkcję I, jasne. nowych... Jasne, znaczy wiesz, tutaj jest tyle jakby czynników w tym równaniu, że moglibyśmy resztę dnia spędzić na, na prawda, próbie ważenia ich, prawda, i, i dopasowywania, i, i pytania, co z tego dla nas wynika. No w każdym razie warto mieć świadomość, prawda, że my... my nie, ja, ja nie chcę mówić, że, że to jest jakby wartość utracona, ale to jest wartość, z której my w tym momencie nie jesteśmy w stanie skorzystać. Stąd między innymi wzięły się te takie... Do Dosyć pochopnie zrealizowane, szybkie w tym sensie zakupy w Korei Południowej, które miały na szybko, natychmiast niejako, a vista, yy, zapełnić te luki i w broni pancernej, i w artylerii lufowej, i też zbudować nowe zdolności, jeśli, jeśli chodzi o artylerię rakietową. A uważasz, że mogliśmy tego nie zrobić? Yy, uważam, że nie mogliśmy tego nie zrobić. No tak, to znaczy, yy, naprawdę nie było zbyt wielu oferentów, tak yy, oględnie mówiąc. I nie którzy, byliśmy którzy w stanie mogli, sami wyprodukować mogli, tego. Yy, tak jest. Którzy mogli dostarczyć nam w skali i czasie. Ja mhm. tutaj mówię o oferentach również Polskiego przemysłu tak. Tak? w skali i czasie, który, którego wymagała sytuacja. Oczywiście to była sytuacja oceniana przez polityków, tak? I decyzje podejmowali politycy. Więc ostatecznie prawda, to oni też ponoszą w tym sensie odpowiedzialność, że byli autorami po prostu tych, tych decyzji. Niezależnie od tego, prawda, jak je będziemy oceniać, nie wiem, za, za lat 5 czy dziesięć. Zawsze z, z tej perspektywy ocena jest łatwiejsza. Niż no tak, ale na sam powiedziałeś jakby, że nie było wyjścia, tak. tak? tak Skoro się... wysłaliśmy rzeczywistości. Na Ukrainę. A nie było wyjścia, musieliśmy wysłać, czy powinniśmy, ja akurat to rozumiem, no, musieliśmy to nasze nie byliśmy w stanie wyprodukować. Nasze jednostki nadal y, y, miejscami to, to są ziejące dziury sprzętowe właśnie dlatego, właśnie z tego powodu, że znaczna część tego uzbrojenia poszła y, na Ukrainę. I teraz y, wracając do twojego mhm. początkowego nadal pytania. My nadal jesteśmy poniżej tej granicy y, uzupełniania stanów sprzętowych. Wywołanych właśnie tymi decyzjami o donacjach dla Ukrainy. Więc można powiedzieć, niestety, że nieco spadliśmy, jeśli chodzi o to, o to budowanie potencjału sprzętowego, jeśli chodzi o nowoczesne uzbrojenie. No, dzięki Bogu, jest to uzbrojenie. Albo tak samo nowoczesne, albo nowocześniejsze, tak, nowszej generacji, zachodniej konstrukcji, zachodniego typu, kompatybilne z zachodnimi natowskimi systemami i kierowania i dowodzenia, czy tam zaplecza amunicyjnego i tak dalej. Choć tutaj też nie zawsze tutaj też są pewne różnice. W każdym razie, my się, my nie tylko uzupełniamy luki, jak mówię, wciąż będąc poniżej jakby tego potencjału, nie chcę powiedzieć utraconego, ale przekierowanego. Ale równocześnie y, poprzez uzupełnianie tych luk y, my się modernizujemy. Tak? To znaczy, ten sprzęt jest. Y, no i za to, chwilę to jest... pewnie dokonamy takiego skokowego I, wzrostu. I, tak? I sądzę, że to. Mniej więcej jeszcze około roku nam zajmie, bo mhm. y, wspomniałem artylerię. Akurat, jeśli chodzi o artylerię, to idzie najszybciej. Tak? Mhm. No, wła właśnie też z uwagi na te dostawy z y, Korei Południowej, właśnie z uwagi na to, że ta nasza sama polska baza produkcyjna, jeśli chodzi o artylerię, y, była największa i w takim szwungu. Mhm. Tak? To znaczy, mhm. y, mimo tego, że mówi się, że, że zdolności produkcyjne okazały się niewystarczające jak na potrzeby chwili bieżącej, to one i tak są relatywnie najwyższe w całym naszym tym potencjale przemysłu zbrojeniowego. Więc mniej więcej, tak jak ja oceniam, na przełomie 24 i 25 roku my dojdziemy do poziomu uzupełnienia tych zasobów, chociaż też pewnie jeszcze nie, nie, nie będziemy mieli tych wszystkich 300 około czołgów, tak, przekazanych mm. w Ukrainie. No w tej chwili mamy, mamy około... Yy, ponad 60 nowych czołgów, tak, zarówno k jak i Abramsów, tych używanych, prawda, tych z tej, z tej partii takiej y, interwencyjnej, można powiedzieć. Jeszcze nie mamy żadnego z tych zupełnie nowych, z tych zamówionych w 2021 roku. Y, ale mamy znacznie więcej dział samobieżnych, tak? Wie, więc, więc można powiedzieć, że Idziemy stopniowo, i te, te dostawy będą rosnąć. One, one były relatywnie niewielkie w tych pierwszych latach, w zasadzie w pierwszym roku realizacji tych kontraktów, tak? bo, bo one zaczęły docierać. Pod koniec 2022 i teraz kończą, jakby pierwszy Koreańczycy kończą pierwszy rok dostaw dla Polski. One będą rosnąć i, i te, te różnice będą znaczne. To już, to już będzie kilkadziesiąt grube, kilkadziesiąt sztuk sprzętu rocznie. Ale my się trochę za bardzo, moim zdaniem, skupiamy też na, na tym sprzęcie. Oczywiście on jest ważny, tak no, wojsko musi walczyć sprzętem i uzbrojeniem, ale. Drugi niezwykle ważny proces, jeżeli ty mnie pytasz o, o tą fotografię, prawda, to jest właśnie to, że gdyby się znowu cofnąć do 10 lat wstecz, no to mieliśmy armię właśnie wychodzącą z tego okresu ekspedycyjnego, posiadającą trzy dywizje w siłach lądowych, wojskach lądowych. Oczywiście parę jeszcze brygad w centralnym, tak zwanym podporządkowaniu dowództwa generalnego, ale zasadniczo była to tak zwana armia stutysięczna, niektórzy liczą, że nawet mniejsza, i nakierowana właśnie bardziej na te zadania ekspedycyjne, niż na tak zwaną obronę terytorialną, w sensie obrony terytorium. Tak? I tutaj można powiedzieć, że nastąpiła fundamentalna zmiana mentalna przede wszystkim, tak? która oczywiście przełożyła się z czasem też na doktryny, tak? na strategię NATO, na strategie nasze. One są komunikowane na, na poziomie politycznym i, i strategicznym. To znaczy, my w tej chwili naprawdę skupiamy się i, i cały sojusz, przynajmniej ten, ten europejski jego trzon, na obronie terytorium mandatowego, na obronie granic NATO. To słynne hasło, prawda, że ani cala, czy też ani centymetra. Oczywiście można by długo dyskutować, czy to w ogóle jest możliwe, ale to jest na, na inną rozmowę. Natomiast y, y, na, nasze siły zbrojne w tej chwili mają absolutnie przestawione, w porównaniu do tych 10 lat wstecz, absolutnie przestawione priorytety. Oczywiście nie zmieniło się nic na poziomie zapisów konstytucyjnych, tak, ale one są zgoła inaczej interpretowane. I to pokazało też te, te kryzysy, które jako Wiodły nas do tego momentu, w którym się teraz y, znaleźliśmy. To znaczy, siły zbrojne zaczęły być używane wewnątrz kraju w czasie, no właśnie, nie, może nie, no, ta, takim czasie szarym, tak? czasie kryzysu. Y, nie do końca zdefiniowanym u, u nas y, legislacyjnie, ale tam, gdzie trzeba było użyć y, takiego narzędzia, które y, no, po pierwsze jest dostępne po drugie posiada tą masę i posiada też zdolności, chociażby transportowe, tak? bo się okazało, że w covid na przykład, że, że wojsko po prostu woziło bardzo wiele rzeczy. No i wykonuje zadania, wykonuje rozkazy po prostu bez, bez No żemrania. i działa w takich miejscach jak na przykład granica z Białorusią, I, tak? gdzie jest 10 i, i to tysięcy to jest kluczowe żołnierzy właśnie, tak? i to jest konkret. I to jest kluczowe właśnie, w tym sensie, że myśmy przeszli, myśmy jako do tej zmiany mentalnej, to znaczy, tej obrony terytorium przed napaścią zbrojną, dodali ten komponent, komponent zbrojnego reagowania kryzysowego. I to się już dzieje, tak? Nie zawsze dużo o tym wojsko opowiada, co moim zdaniem jest błędem. Bardzo dużo o tym opowiadają czasem politycy, prawda, w ostatnich miesiącach i latach. Ale to jest faktem, że wojsko zaczęło żyć na nowo, nie tylko tam, gdzie trzeba bronić i chronić, ale po prostu pokazywać obecność. Mhm. Y zwłaszcza na tych terenach, które mogą czuć się w pewien sposób zagrożone. Ta. A w tej chwili ilu jest żołnierzy? No, według, os według ostatnich danych podawanych przez byłego ministra Mariusza Błaszczaka, on używa takiej kategorii pod bronią, tak? Mhm. Żołnierzy pod bronią 197 tysięcy. Tak razem składa... z Wotem. Razem z Wotem, tak, tak. Mhm. Wsz wszystkie komponenty wszystkich ludzi, którzy, których dało się zaliczyć mhm. jako y, siły zbrojne. No to Natomiast... jest znacząca różnica. Tak, tak. tak no. Ale ile z tego, ile z, poza Wotem, tak, który tak. Ja rozumem nowym tworem i które jest całkiem nieźle No działającym, To już nie rozumiem. jest taki nowy twór, prawda? No, ale w sensie nie. Wyraz nie wyrastał z przeszłości, tylko mm -hmm. został stworzony od zera teraz, więc zakładam, że on jest w miarę sprawny, w miarę nowocześnie zarządzany. Czy jest to też odpowiedź? Nie, nie, to jakby... Ale chodzi mi o to jakby ta, ta stara armia, mm -hmm. tak? ta zasadnicza część tak. armii. Jaki procent mm. z niej jest z grubsza, nie, nie, Twoim zdaniem, jest już zmodernizowany w sensie mentalu, e, pracy? Ilu z I jaka część jest wykorzystywana do tego, do czego wojsko powinno być wykorzystywane, a ile z nich siedzi przy biurkach, przerzucając papierki. Oczywiście zaplecze też jest I, potrzebne, i, 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 tak? Ja, ale... ja, ja się nie podejmuję udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, ponieważ ona mogłaby być krzywdząca też dla, dla bardzo Dobrze, wielu ale żołnierzy. Dla, Poczekaj, dlaczego? E... Bo to mnie... Chcecie po... Tutaj po... No. po a czy możemy jeszcze po, do tych po, po, liczb wrócić, gorzej mm. Dosłownie na moment. Ponieważ w, właśnie teraz, gdy nagrywamy, a nagrywamy to w czwartek 28 grudnia, tak. po, po, 11, po południu, 28. południu będzie posiedzenie Komisji Sejmowej, które będzie analizować obrony, która będzie analizować budżet na 2024 mm. rok. I z dokumentów, które zostały przygotowane na, przez MON, na, na posiedzenie tej komisji, w, wynikają pewne nowe liczby Dotyczące właśnie tej liczebności sił zbrojnych, z których wynika, że mamy na przyszły rok zaplanowany etat, etatowo, tak? 135 tysięcy żołnierzy zawodowych, 30 tysięcy dla ochotników dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, 41 tysięcy dla WOTU oraz parę jeszcze innych, y, y, drobniejszych tysięcy y, 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 w uczelniach wojskowych, gdzieś, gdzieś tam indziej. Co w sumie, ja sobie to dosłownie rano przed, przed spotkaniem mm. z Tobą zsumowałem, wyszło, że będziemy mieli 221 tysięcy, znowu odwołując się do tej kategorii ministra Błaszczaka, ludzi pod bronią. To już jest przecież całkiem nieźle, tak? Jak, całkiem... jak Jarosław Kaczyński powiedział o tych 300 tysiącach, to już sobie. To, to, to już nie jest, to, Ro, jesteśmy już na tej Mało drodze tego, to, jest, to jest ta liczba, do której odwoływał się też y, Tomasz Szymoniak y, w dyskusjach, w czasie kampanii, prawda? No. Kiedy, kiedy omawiany był ten dylemat, y, który, który nad nami y, od, od paru lat ciąży, tak? Czy nas stać czy, demograficznie, ekonomicznie z innych względów na 300-tysięczną armię? No to wtedy Szymoniak odpowiadał, że no może nie 300 tysięcy, ale 220, ok. Tak. Y, niezależnie od tego... Y, Trzeba jeszcze niestety głębiej wejść w te liczby wszystkie, żeby dojść do tego, o, o co ty pytasz. Tak? No bo, ale chcę cię zapytać, dlaczego ty tego nie wiesz? I to nie, to nie jest pytanie o ciebie, o to, bo wiem, że jesteś jednym z najlepszych w Polsce ekspertów, co więcej zajmuj się tym od wielu lat. Więc dlaczego tej wiedzy, moje pytanie brzmi, dlaczego ta wiedza nie jest dostępna? Dlaczego ty nie jesteś w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie? No ale yy, to jest pytanie niezwykle trudne. I, I takie, na które pewnie nikt chętnie szczerej odpowiedzi by nie udzielił. No dobra, ale nie jesteś tak? rzecznikiem MONU czy y, 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 rzecznikiem partii opozycyjnej, które ekspertem od wojska, tylko jesteś analitykiem, który jakby rozumiem, że nie masz oporów, nic cię nie, nie, nie blokuje. Nie mam, mam oporów. Rozumiem, absolutnie. że nie masz dostępu do tej wiedzy. Tylko pytanie, jakby, co powinniśmy, dlaczego my nie mamy dostępu do tej wiedzy? To znaczy. Y ja bym powiedział tak, że niezależnie od tych dużych liczb, które sobie omawiamy i Aha. możemy je pokazywać, to my, my powinniśmy myśleć zdolnościami, które koniec końców chyba przybierają postać po prostu związków taktycznych, związków operacyjnych na, na wyższym poziomie, dywizji, brygad, batalionów, stopnia ich ukompletowania, stopnia ich wyposażenia. Poziomu ich wyszkolenia. Tutaj już, tu, tu już przeszliśmy w, w, w stronę danych niejawnych, tak naprawdę. Mhm. Tutaj już przeszliśmy w, w stronę w zasadzie tego, co stanowi o gotowości, nie tylko o, o tym potencjale, prawda? Potencjał to jest pewna, to jest statyka. Natomiast gotowość to jest dynamika, tak? My tutaj przechodzimy naprawdę do tego, czy dana brygada, a nawet jej batalion jest w stanie w trybie alarmowym wyjść w pole zająć stanowiska, nie wiem, miejsce, prawda, wyznaczone do ćwiczeń, czy do działań i te działania podjąć. No i teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, którą mamy zewnętrznej, po pierwsze, nikt nie jest za bardzo skłonny tego typu danych przedstawiać i ich omawiać, co jest, co może być zrozumiałe, prawda? Po drugie, realia właśnie mogą być Mniej efektowne niż te duże liczby, prawda, mm -hmm. które, które my y, mm -hmm. sobie dyskutujemy. Więc, ja... no do... dobra, Ale gdybyś w taki sposób obrazowy i zrozumiały dla naszych y, y, widzów i słuchaczy mógł powiedzieć, jaka część tej armii już pracuje tak, jak powinna pracować nowoczesna armia, tak? a jaka część to są jeszcze ci. Odwołam się do doświadczenia. Y, Znajomego, znajomego, który powiedział, ktoś tam poszedł do wojska i mówi: w tym wojsku zajmuję się 8 godzin, czekam, aż przeniosę z jednego miejsca coś, jakiś towar z jednego miejsca na drugie, czuję, że to jest kompletnie bez sensu. Nikt nie wie, co ze mną zrobić, ale fajnie, bo mam mieszkanie, bo dostaję tam pensję może nie super wysoką, no ale dostaję mieszkanie, dostaję coś tam, dostaję coś tam. W sumie nie jest źle, tylko czuję, że to jest bez sensu. Dowodów to mnie to jest dowód anegdotyczny tak. wyłącznie, ale właśnie jakby chcę powiedzieć, na ile to jest? Dobra, wyjątek. Bo jeszcze coś się zaplantało, a na ile to jest no, jeszcze częścią. Takich, takich świadectw, czy też dowodów in plus i minus jest bez liku. I naprawdę mm. można by ich y, cytować bardzo wiele. I, ale czy one są czy one tak naprawdę są jakąś próbą? czy są jakąś y, daną statystyczną, Zresztą, którą próbuję, się możemy... Próbuję to i... porównać, nie wiem, jak widziałem nam Fabryki, nie wiem, jeszcze w latach nawet 90 ja... czy w 80 wyglądały w Polsce, tak? tak, i wiadomo jak wyglądały, nikt nic nie robi, wszystko był burdel e, i, i się ledwo otrzymało. Jak dzisiaj wejdziesz do przeciętnej, prawie każdej fabryki, to pracuje, po prostu widać, że to są nowoczesne przedsiębiorstwa. i chcę zapytać... Ta armia jest już tym nowoczesnym przedsiębiorcą. zapewniam czy... się, że są miejsca takie, jak ty mówisz, nowoczesna fabryka, tak, w wydaniu wojskowym i są yy, manufaktury, czy też yy, PGR-y nadal. A jakbyś to procentowo, tak, więcej jest czego? Jak bardzo więcej? Ja bym powiedział, że ich, ich być może zbliżamy się do połowy ich, tych... Steroidów. Kurde, połowa. Myślałem, no, że powiesz 70-80%. Do dobrze, ale wy, wyjdźmy od tego, że naprawdę dokonaliśmy zaledwie pierwszych kroków. I tak jak ja ci powiedziałem, oceniam, że jesteśmy mniej więcej na 20% mhm. tej modernizacji sprzętowej. Tak? I, I na to nakłada się ten drugi proces, właśnie te, tej rozbudowy struktur, powiększania kadr, który siłą rzeczy. Oczywiście to wszystko jest obudowane w tej chwili, yy, chociażby widzimy te, te miasteczka kontenerowe, prawda? Że to już nie są namioty, tak, że, że to są yy, w miarę takie fajne miejsca, w których da się. I to są te zaczyny tych nowych jednostek, prawda na, yy, na ścianie wschodniej. Sam byłem, widziałem, wiem, wiem jak to wygląda. Opowiedz, yy, jak to wygląda, bo to. No Na przykład ty... w, tym, w, tym, w tym kolnie, tak? hmm. yy, które jest w tej chwili takim naj, najbardziej znanym miejscem, bo tam jest yy, tam się tworzy. Yy, Powiedzmy, je, jedna z jednostek tej nowej, najnowszej, nie, przepraszam, drugiej, najnowszej dywizji. Mm -hmm. Dywizji nam się mnoży w tej chwili. Mm -hmm. W każdym razie pierwsza dywizja y, piechoty legionów, tak? Tam be, będzie jedna z, y, z jednostek. Plus jeszcze jest tam y, no, tymczasowo, ale, ale to jest w zasadzie na trwałe, y, tak zwane zgrupowanie, właśnie. Tej obecności, tak wysuniętej, tej wewnętrznej wysuniętej obecności, mhm. która pilnuje nam tej wschodniej granicy. To jak to no wygląda? i to jest plac. To jak to taki, taki, no powiedzmy, na, na płytach takich betonowych, mhm. wyłożonych. Las został wycięty na mniej więcej hektarze, dwóch hektarach, trzech hektarach, trudno mi to ocenić. I na tym są postawione właśnie takie białe kontenery. Całkiem fajne, w tym sensie, że no one mają. Klimatyzację, mają ogrzewanie, mają po, po cztery prysze piętrowe w środku. No to oczywiście to nie jest luksus żaden, tak? ale, ale w porównaniu do tych warunków bytowania takiego polowego, no to, jest, to jest luksus. Jest tam całkiem porządna kuchnia polowa, jest tam pod namiotem całkiem porządna stołówka. Są dwie siłownie wyposażone tak, że naprawdę mózg staje. Jest pralnia, tak, która jest no, w ogóle super nowoczesna. Tak. W sensie, że żołnierz oddaje worek z, z brudną odzieżą, dostaje sms po, po paru godzinach, jak to jest wyprane, wysuszone i ciepłe, jeszcze w dodatku, prawda, bo wychodzi z, prosto z suszarki. No i jest parking sprzętu tak. jest, jest miejsce, gdzie można tą przysłowiową musztrę ćwiczyć. I, i w, tym, w tym miejscu bytuje, czy też mieszka kilkuset żołnierzy z zachodniej Polski, tak? Z 12 Dywizji, czyli ze Szczecina. To się rotacyjnie będzie pewnie zmieniać. A to jest taka wioska Patiomki, patomkinowska, gdzie zawieziono to właśnie znaczy, dziennikarzy, wiesz, to, żeby obejrzeli i opowiedzieli, jak jest piękne? Ja piękny. oczywiście doceniam wkład i rolę tzw. czwartej władzy, ale naprawdę to nie jest aż tak, żeby chcieli coś takiego, takie cyrki robić, tak? Więc... Hmm. więc czy to już jest? jest, to jest, kilka, jest, to jest tak, standard, bo to samo dzieje się w, się w Białej Standardą. Podlaskiej. Hmm. To samo dzieje się w, w paru innych, tych nowotworzonych, hmm. tak, nowo tworzonych, hmm. nowo rozbudowywanych miejscach. Hmm. To, to się działo w Siedlcach. Tak, w Siedlcach już w tej chwili są budynki, postają budynki murowane, ale, ale to też się tam działo. Więc, więc powiem tak, że tę nowoczesność widać. No ale z drugiej strony, jak się, jak się pojedzie gdzieś indziej, tak, no to widać, że nadal jest, są te właśnie stare bwp tak, 50-letnie, są te, te hełmy, orzeszki. Wydawane głównie rezerwistom na, na ćwiczenia, no, Ale stąd są w, potem właśnie w internecie te, te wszystkie zdjęcia i te wszystkie historie, które nas tak denerwują. Jesteśmy w procesie i jesteśmy, ja się upieram, nadal na początku tego procesu zmian. Znaczy bliżej początku mm -hmm. niż bliżej środka, mm -hmm. nawet. Mm -hmm. tak? czy, czy, czy koniec to jest w ogóle. Zresztą same dokumenty o tym mówią. 2035 rok. A nawet 2039, program, nowy program rozwoju sił zbrojnych przyjęty, zdaje się, około roku temu, wychodzi do roku 2039. Mhm. A czy teraz widzisz, że realnie nastąpiło przyspieszenie w tym? No... Od lutego przyszły, ubiegłego roku. Poszły tak? wielkie pieniądze. W związku z tym y, to przyspieszenie widać, tak? no, Ale również tam w y, organizacji tak, wojska? Tak, 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 tak. Bo, bo, bo to, to się no, skoro rośnie budżet, on oczywiście nie rośnie nam równomiernie, prawda? No mm -hmm. bo eksplodowały te fundusze na zakup sprzętu i uzbrojenia, niekoniecznie eksplodowały na, na jego utrzymanie, o, o czym zresztą tam kiedyś y, pisałem. Natomiast też te środki dotyczące y, tego zaplecza y, logistycznego, tej, 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 tej bazy, takiego. Utrzymania wojska są, to widać, że są zwiększane. No, ty producenci tych rzeczonych kontenerów mówią, że nie nadążają z produkcją. Tak? Wszystko, co wychodzi z fabryki, idzie od razu do wojska i jest wręcz dowożone prosto z fabryki na, na mhm. ciężarówkach, żeby tam stawiać. Natomiast oczywiście to, to jest tak, że wojsko samo strukturalnie, organizacyjnie, trochę mentalnie. Nie było przygotowane na taką ekspansję. W związku z tym mamy historię właśnie o wysyłaniu samochodów z jednego końca Polski na, na drugi po jakiś komplet dresów, tak, dla dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I te dresy potem wychodzą, że są najdroższe w NATO, prawda? Taki komplet, no bo, bo gdzieś tam zabrakło, trzeba było wysłać samochód i, i, i tak dalej. Mamy te inne historie, te dowody anegdotyczne, tak, o, o których czasem w internecie można zobaczyć, że, że, że gdzieś tam coś się nie spina, tak? nie dojeżdża ta kuchnia polowa, tak? ktoś tam narzeka, ktoś musi coś kupować za własne pieniądze. Zresztą za własne pieniądze kupowanie to się odbywa chyba we wszystkich siłach zbrojnych, mm. tak? bo po prostu czasem się okazuje, że te jakby instytucjonalne sposoby zaopatrywania no nie wytrzymują konkurencji widać, z tak zwanym wolnym rynkiem. Nie? To niesamowicie widać na Ukrainie, tak jak każda jednostka się stara, każdy dowódca się stara sam nawiązuje kontakty z nami, żebyśmy organizowali zbiórki no, 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 i tak więc, dalej. No, słuchaj, no i teraz tak, zapytasz mnie systemowo, czy tak hmm. powinno być? Nie, tak nie powinno być, ale tak jest. I co? I, i co? No nic nie zrobisz, prawda? Bo, hmm. bo, bo ale tak rozumiem, progres widzisz. Progres absolutnie widać, już w tej chwili y, mamy hmm. Prawie, że całe jednostki wyposażone w. Jednostki, pododdziały, mówię, tak? Bataliony, kompanie wyposażone w nowy sprzęt. No, no, na przykład te czołgi, prawda? No już znaczna ilość została zmodernizowanych czołgów Leopard 2A4 do standardu nowego, bardzo fajnego 2PL i one trafiły już do, do wesołej, do batalionu. Przychodzą te, te Abramsy. W tej starszej wersji jeszcze analogowej, też już są wdrażane i to widać, prawda? Na ćwiczeniach. Przychodzą k i, i do, do mazurskich jednostek, i też je widać na ćwiczeniach. Oczywiście strzelają już te, te K9, -ki. strzelają hajmarsy. To jest sytuacja zupełnie nowa, prawda, bo tego rodzaju zdolności nie mieliśmy. La zaczynają latać no jeszcze nie w, w, w takim operacyjnym wykorzystaniu, ale już z polskimi załogami te nowe samoloty F-50. Na marginesie zostawiam w tej chwili tą całą debatę, prawda, czy, czy potrzebne, na ile potrzebne, komu potrzebne i tak dalej. Natomiast y, ciągle jeszcze, to nie jest ten taki moment w którym byśmy zobaczyli to wszystko na bardzo dużą skalę? Oczywiście na defiladzie, świetnie, tak? Bo na defiladzie pokażesz kompanię czołgów i jest wow. Natomiast w polu, w, w, w jakby takim operacyjnym rozrachunku, to jest jeszcze wciąż bardzo mało. Mhm. A na ile te zakupy, które tak przyspieszyły w, w ostatnim czasie, były dokonywane po dogłębnej analizie? I na ile one trafiają zapotrzebowanie? No bo takie highmarsy legendarne, tak, no 500 plus 300, brzmi to niesamowicie. Z jednej strony nikt na świecie tyle ich nie ma, ich w ogóle nie wiem, czy jest ich tyle na świecie. Ja wychodziłem z takiego założenia, dobra, nawet jak ich kupują ich za dużo i za drogo, to lepiej, żeby były, niż żeby ich nie było. Ale na ile w Twojej ocenie, na ile jesteś w stanie to ocenić. Na ile to było rozsądne, te liczby mniej więcej idą w dobrym kierunku. To jest ogromnie skomplikowana dyskusja znowu. Tak. I, I znowu ociera się bardzo głęboko, może nawet wchodzi w, w tematy, do, do których my, zwykli śmiertelnicy, nie mamy po prostu dostępu. Tak? Okej, okay, ale czy ty wiesz, dobra, ty wiesz, że dobra. Ja nie mam wiedzy na ten temat, bo mi tego nie zdradzają, ale wiem, że tam była grupa 30 tak. analityków, która wyliczyła, i oni I... mówią, że to jest OK. I... Mogę im ufać, bo to są dobrze fachowcy. Z, z moich rozmów z nie, wielogwiazdkowymi generałami, czy też z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z przedstawicielami MONU wynika, że, że jest to wszystko oparte o potrzeby sił zbrojnych według ich, ich nowego nastawienia do obrony i odstraszania. Mhm. To jest to jakby trzecia warstwa tego, o czym rozmawialiśmy, prawda? Ta modernizacja sprzętowa to nastawienie na obronę tego każdego centymetra, które implikuje też wzrost liczebności. I trzecia sprawa, to jest pewien nowy model obrony, tak? To jest, to jest to zdanie, które czasem generał Andrzejczak może również w rozmowie z tobą powtarza, że ch chcemy ich spalić na 300 kilometrów, tak? Tak. To znaczy... Y, y, jest w książce, książka na zakupienie Ofensywne podejście do obrony. Ja wiem, mm -hmm. że to jest pe pewnego rodzaju paradoks, czy też absolutnie. Natomiast, no, natomiast no, takie, tak. takie rozumienie... nie bronimy na swoim terytorium, dokładnie. tylko wychodzimy ta, 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 do przodu. Takie ta rozumienie, prawda, te, tej naszej obronności, oczywiście w ujęciu sojuszniczym, tak? Też. Żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. W tej chwili dominuje, tak? Tego być może nikt wystarczająco wyraźnie nie powiedział. Może jest to w ogóle trudna dyskusja, tak? No bo nagle się okazuje, że to my będziemy musieli przechodzić do działań ofensywnych na terenie wroga. Ale tak po prostu prowadzi się wojna. To jest ogromna zmiana mentalna. I co więcej, to już przestaje być kontrowersyjne Dokładnie. u nas, nie? Jak Andrzejczak to powiedział, że... Musimy też, żeby to wyjaśnić, bo może nie wszyscy śledzą, tak? że mam, jak zostaniemy zaatakowani, to nie, że nasza obrona zaczyna tak. się tu, gdzie na, przy na granicy, granicy tak. tylko po prostu walimy 300 km tak w przodu, jest. żeby nikt nie chciał podejść. Tak? Tak jest. To jest mm, ogromna I, zmiana i, w sposobie i jakby myślenia. I to przekłada się nie tylko na te Himars, to przekłada się na lotnictwo. Tak? Stąd, stąd samoloty tak. piątej generacji, trudno wykrywalne, które mogą y, łatwo penetrować na, na duże odległości. Stąd. Cała masa różnego rodzaju bezzałogowców. Stąd takie. Taka mieszanka podejścia y, międzyautonomiczną, y, y, tak zwaną krążącą amunicją, tak? czy też w zasadzie latającą amunicją. Mówię tutaj o programie Gladius, tak? czyli, czyli y, no, takim systemie artyleryjsko bezzałogowym który ma zdolności rażenia na y, no, powyżej 150 km, można tak ogólnie ująć. To jest pewnego rodzaju y, taki kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy, który ma nam. Zapewnić zdolność y, no, likwidowania, tak, y, zabijania sił przeciwnika na dalekich podejściach, nie tylko w tej takiej y, bitwie kontaktowej, tak, że ten czołg naprzeciwko czołgu, czy, czy artyleria naprzeciwko Artylerii, czy mamy tam nie 40 kilometrów, czy, czy parę kilometrów. Nikt nie chce, mam takie wrażenie, nikt nie chce bić się w cudzysłowie z, z Rosjanami na, w boju spotkaniowym, tak, że my. I stąd się biorą te inwestycje w dalekosiężne systemy. Ich jest, ja bym powiedział, za mało jeszcze w warstwie rozpoznania, bo generał Andrzejczak stawia na rażenie. Tak? I to jest też jego taki leitmotiv, że rażenie jest podstawą. Musimy mieć ogromną przewagę siły ognia. Ale no pytanie jest właśnie, co nam będzie te cele wskazywać. Tak? Cele ruchome, cele ukryte, cele nie takie oczywiste. Co z identyfikacją, co z rozróżnianiem. Tutaj powiedziałbym, że mamy jeszcze relatywnie sporo do zrobienia, nawet w tej warstwie takiej planistyczno-zamówieniowej. Bo jeśli chodzi o, o te zamówienia, no to no daj Boże, jeżeli, jeżeli to miałoby się zrealizować, no to Polska będzie rzeczywiście potęgą artyleryjsko-rakietową. Z tym, że też yy, trzeba jasno powiedzieć, Polska chyba zrozumiała, i to jest kolejna warstwa ty, 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 tej całej transformacji, którą należy dołożyć. Polska zrozumiała, że jest krajem zbyt ważnym, zbyt dużym, zbyt silnym i zbyt bogatym, żeby odgrywać tylko yy, rolę takiego bohatera sa sam samego dla siebie. Polska przeszła w tej chwili ewolucję z bycia konsumentem bezpieczeństwa do roli dostarczyciela bezpieczeństwa. Bo też zrozumieliśmy to, i to jest trudna a prawda, a być może ona jest jeszcze trudniejsza, i to jest, że samo na NATO nam, nas nie obroni. Znaczy, to będzie na ty o tyle skuteczne, na ile my będziemy jego silną częścią. czytaliśmy na nowo trzeci artykuł. Tak, i to jest jedno, ale drugie, i o tym też musimy mieć to w głowie, tak, że nie możemy unikać rozmowy na ten temat. I to jest nie, nie, niepoprawne dla wielu polityczne, musimy przyjąć jako jeden ze scenariuszy, to, że kiedyś na to może nie być. Bądź e. też, że ono nie zadziała. Albo nie zadziała, że wyda oświadczenie. Albo nie zadziała tak szybko, jakbyśmy chcieli. Tak. W takiej skali, jakbyśmy znaczy, chcieli. I tak dalej. Tak. Jest gwarantem, wierzymy, że artykuł 5 tak. wierzymy ten, ale możemy założyć. Ale może nie. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz namawiali, żebyśmy myśleli o wyjściu albo absolutnie nie. Ale musimy myśleć o tym, że, że musimy być w stanie się obronić, nawet gdyby na to nie było. No i teraz oczywiście powstaje jest, pytanie... Nasza perspektywa tak. była na 10 lat. Tak? Nie wiemy, co tak. będzie za 10 nie lat. Wiem. Kompletnie nie wiem, jak będzie tak. wyglądała Europa, czy będzie Unia Europejska za 10 lat. Ja nie wiem i mam wiele argumentów na rzecz tego, że może jej nie być. Ja nie twierdzę, że nie będzie, ale wyobrażam sobie takie scenariusze. Trochę mniej prawdopodobne scenariusze, że może na to nie być, ale to też jest możliwe. A Polska dalej będzie, i Rosja dalej będzie, i te zagrożenia dalej będą, i musimy w ten sposób myśleć. No, no, no i to wydaje się, że, że jest też motorem części przynajmniej z tych decyzji, może nawet, może nawet większości z tych decyzji. Tak? To, znaczy, to, to jest coś pomiędzy jakby takim myśleniem trochę ryzykownym, autarkicznym, a właśnie tym myśleniem takim, że, że zdaje się, że politycy tak to formułowali, że Yy, łatwiej się broni silnego. Tak? To znaczy, yy, jeżeli, jeżeli jest yy, pe, pe, pewien. Zresztą to pokazuje przykład Ukrainy, tak? w tym sensie, że początkowe tygodnie wojny były takim wielkim wahaniem po stronie tak. Zachodu. Natomiast gdy Ukraina zaczęła pokazywać, że umie bić Rosjan, no to. Yy, Stanowiło to pewien argument, tak? tak. być może decydujący w, w, tej, w tej narracji politycznej. Plus, oczywiście, armia, silna armia, to jest zwiększenie na... wagi politycznej oczywiście państwa. To jest narzędzie dyplomacji, to jest, no można powiedzieć, że też też motor ekonomiczny, prawda? Daj Boże, gdybyśmy nie tylko to usprojenie kupowali z zagranicy, czy też produkowali je własnymi siłami takie, jakie ono jest, czy tam na licencji, ale żebyśmy sami mogli rozwijać nowe, nowatorskie tak, systemy. Uzbrojenia. Tak. No i dobrze, to tu przejdźmy do wątku, który chciałem jeszcze z Tobą o, obgadać. Stanu polskiego przemysłu o, zbrojeniowego. No, przez lata słyszałem legendy na temat tego, jak strasznie skorumpowany, zepsuty, nieefektywny, niedziałający jest ten, ten polski przemysł. E, e, podobno to się zaczęło, że znaczy, cały czas słyszałem, że to się zaczęło zmieniać. Jakbyś to. O, opisał dzisiaj, jak dzisiaj y, wygląda polski przemysł uzbrojeniowy i jaki ma, to najpierw, a potem jaki ma potencjał. Tutaj odpowiedź nie będzie się za wiele różnić od tego, co, co dotyczy sił zbrojnych. Głównie dlatego, że siły zbrojne są pierwszym i tak naprawdę jedynym klientem tak. tego przemysłu i, i od, od tego zapotrzebowania, za którym idą pieniądze, też no, zależy to, w jakim stopniu oni inwestują w, w, w moce produkcyjne, hmm. też w nowe rozwiązania, w prace badawczo-rozwojowe, ile mogą z własnych funduszy poświęcać, czy, czy państwo się dokłada innymi strumieniami, np. NCBR i, i tak dalej. A na ile te choroby rozmaite, które trawiły hmm. ten przemysł przez lata. Główną chorobą było, główną było niedoinwestowanie wywołane niewielkimi zamówieniami. No, mm. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, prawda? I, i, Ale i słysza też w o tych no. chorobach takich no, korupcyjno niezdolnościowo no, no, bo jeżeli się dzieje no, źle jakich... zasadniczo w jakiejś branży, no to to mm. jest właśnie pod glebie chyba, tak? Mm. Tak mi się wydaje, oczywiście nie jestem ekspertem tutaj od. od jakby zjawiska korupcji czy tak dalej. Na, na, natomiast no, widać, że w tej chwili pompowane są duże pieniądze zarówno w zamówieniach, i to wieloletnich. To jest właśnie, to, to należy podkreślić, prawda? że wieloletnia perspektywa zawsze i każdemu przemysłowi daje potencjał do planowania, zatrudniania, rozwijania, budowania nowych hal, nowych fabryk i tak dalej. Moim zdaniem to wygląda lepiej też od tej strony takiej. Absolutnie. etyczno organizacyjno. Ale to, to, to w ogóle? Ja powiem tak, że można mieć dużo zastrzeżeń do PGZ-u, ale powołanie tej struktury moim zdaniem za późne w ogóle, mm. tak? I próby też jakby można długo dyskutować, czy, czy efektywne, ale pewnego pionizowania, bo to ciągle nie jest przedsiębiorstwo zarządzane tak z, z góry do dołu jednolicie, tak? tak. To, jest, to jest konglomerat, zlepek można nawet powiedzieć. Ale y, y, są podejmowane próby, jest, jest jakiś kodeks, prawda, praktyk, jest, są pewne usługi wspólne, jest y, jakby strategia i polityka, PGZ tu jest pracowywana i wdrażana. Oczywiście to są niezależne spółki, więc to pewnie różnie idzie, ale chciałem zwrócić uwagę, że na, na to, co, o, o co ty pytasz, to znaczy tą. Wprowadzenie takiej kultury korporacyjnej. Na to bardzo silnie oddziaływały te kontakty z zagranicą, kontakty z offsetodawcami i kooperantami tak, zagranicznymi. Z reguły bardzo dużymi korporacyjnymi podmiotami ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy. To wymusiło niejako aplikację, wdrożenie jakichś dobrych praktyk, to wymusiło dostosowanie, to wymusiło też jakby przejście do, do takiego trybu produkcji, na którego w każdym etapie wszystko jesteś w stanie sprawdzić. Oczywiście siły zbrojne w Polsce też tego wymagają, mają wojskowych wręcz nadzorców, prawda, na, na każdym etapie, chociażby produkcji amunicji. Nie? Ale, ale też te mechanizmy korporacyjne i takiego dobrego managementu. W zachodnim stylu. Oczywiście możemy też dyskutować, prawda? Czy to jest, czy obecna sytuacja, i wojskowi na to zwracają czasem uwagę, wojskowi natowscy, że, że zachodni model biznesowy nie za bardzo przystaje do obecnej sytuacji strategicznej, ale to jest inna rozmowa. W każdym razie kontakt, jakby oddychanie wspólnym powietrzem tak, z tymi menedżerami i doradcami klientami też, którzy przyjeżdżali z zachodu. No to, był, to było zderzenie z innym światem, do którego Polska musiała się przystosować. Więc jak teraz pojedziesz do zakładów, które bardzo dużo współpracowały, dajmy na to, z Lockheedem, z Raytheonem, nie wiem, z, z kimś jeszcze, to tam widzisz właśnie to, y tą zachodnią fabrykę, prawda? Mhm. Mało tego, ja odwiedzając niemało zachodnich fabryk, widzę, że te polskie zakłady są nowocześniejsze. No, Głównie z tego, że powstały niedawno. Prawda? No dobra, ale to jest dobry... S są fajniejsze, tak. są, są czystsze, są, jest tam więcej powietrza, prawda? Jest, jest jakoś tak yy, bardziej user-friendly atmosfera. Mhm. No to dobry, yy, to dobry znak. A yy, już patrząc z dzisiejszej perspektywy na te zakupy, na te umowy, oczywiście wielu rzeczy o nich nie wiemy, ale czy jak duży jest tam potencjał do... Znaczy, do 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 ściągania rzeczy tutaj, do rozwijania rzeczy tutaj, do prowadzenia do tego, o czym tak. powiedziałeś parę minut temu. do ten potencjał miał być w zasadzie w każdym z tych wielkich, mhm. y, z, tej, z tej wielkich umów, być może poza F-35, prawda, Która, znaczy dla, dla mnie jest to chyba największa zagadka, dlaczego żeśmy porzucili w ogóle starania o y, uzyskanie solidnego wkładu przemysłowego, y, który uzyskali Niemcy, Finowie, Szwajcarzy, Praktycznie w, -35. Tak, praktycznie mhm. wszyscy, którzy, którzy występowali z takiej samej mhm. pozycji jak my, to znaczy nie byli partnerami tego programu od początku. Ale praktycznie w każdym z tych wielkich zamówień jest ten polski komponent jako tak zwany etap drugi, mhm. to znaczy pierwsza, z reguły to wygląda tak, że pierwsza transza to jest tak zwany zakup spółki, prawda, czysty import z jakimś tam pakietem logistycznym, amunicyjnym, szkoleniem i tak dalej. A drugi etap to jest wdrożenie tej produkcji w Polsce. Jesteśmy niestety, y, m, m, mówię niestety, bo, bo to się chyba już w tej chwili możemy mówić, że, że to się mocno opóźnia. Y, pomiędzy tym zakupem spółki, a, nie, a nie wdrożeniem te, tego, tego drugiego etapu, czyli tej produkcji w Polsce. Tutaj nawiązuję mhm. głównie do tych kontraktów koreańskich. Mhm. Y, jeśli chodzi o... To, Ale to się stanie. O, nie wiem. Aha. Znaczy, to wymaga determinacji po obu stronach, tak? znaczy, uh -huh. to, to nie jest proces, który został dany i podpisany, i to się samo y, y, zadzieje, to trzeba zrobić po prostu, uh -huh. tak? Uh -huh. Więc, y... Ale potencjał do tego widzisz. Potencjał do tego oczywiście jest, i, i można powiedzieć, że, że również partnerom powinno na tym zależeć. No bo jednak uzyskanie jakby takiego. Habu produkcyjnego w NATO, w Unii Europejskiej, na wschodniej flance, gdzie dookoła jest mnóstwo klientów, a sanie na rynku jest przeolbrzymie. Znaczy, w tej chwili, znowu wracając do tego porównania, co się działo 10 lat temu, a co się dzieje teraz, konkurencja jest zabójcza w tym momencie o klienta. Ale z drugiej strony klienci, czyli rządy z reguły, Potrzebują mają w tej chwili, więcej. znaczy y, są w stanie wysyłać y, ludzi w ciemnych garniturach z walizkami pieniędzy, po to, żeby kupować amunicję, 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 broń, broń, broń. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. No jest jeszcze jeden element, o którym chciałem pogadać, ale to może zostawmy na osobną rozmowę, tylko zasygnalizujmy. Eee, ciekaw jestem Twojej opinii. Czy Twoim zdaniem powinniśmy myśleć o zmianie sposobu. Brania ludzi do wojska. Wielka e... dyskusja. Tak. tak, to ale tylko tak zasygnalizujmy i na pewno umówimy się następne rozmowy na ten temat. Bo to... to chciałem o żebyśmy tu debatowali. Ja tylko może trzy zdania jako punkt wyjścia. Mhm. W ogóle to, to chciałem od tego zacząć, ale w pierwszym pytaniem mnie, mnie skierowałeś na zupełnie inne tory. Mi się wydaje, że ta następna kadencja i rządu i nowego ministra obrony będzie o wiele trudniejsza niż kadencja poprzednia. To znaczy, po pierwsze, sytuacja nie rozwija się optymistycznie, sytuacja strategiczna. W tej chwili, prawda, docierają do nas zewsząd rozważania nie tyle, czy będzie wojna, tylko kiedy, tylko kiedy będzie wojna. I mi się wydaje, że znaczy ja, ja nie zazdroszczę Władysławowi Kosieniakowi Kamyszowi. Yy, również z tego powodu, że on będzie się musiał, moim zdaniem, zderzyć z, w którymś momencie, zostanie to na nim po prostu wymuszone przez presję opinii publicznej, z bardzo poważną rozmową, nie tyle o przygotowaniach wojskowych, o których rozmawialiśmy przez ostatnie kilkadziesiąt minut, ile o przygotowaniach wojennych państwa co jest zupełnie inną historią, bo jak też mówią wszyscy klasycy, Wojny nie prowadzi, nie prowadzą siły zbrojne, tylko wojnę Jest. prowadzą państwa. Wojnę prowadzą narody, mhm. wojnę prowadzą społeczeństwa. I teraz, jeżeli miałbym w skrócie odpowiedzieć na Twoje pytanie, to tak, absolutnie. Powinniśmy myśleć o nowym modelu y, zaopatrywania sił zbrojnych w ten y, najcenniejszy zasób, jakim czym są ludzki. ludzie, tak, jakim są żołnierze. Mhm. To otwieramy y, wielki temat i zostawmy go y, na, y, na, na, na dyskusję, którą chciałbym w tym programie y, prowadzić. Z tego, co mówisz, pod, żeby podsumować, to jest taki opis y, armii takiej pół, o, półprofesjonalnej. Taki, ta, ta, na, ta, ta transformacja y, powiodła się. Znaczy, nie, jesteśmy w jakiejś części w procesie, tak? Tak. Jesteśmy w, w połowie tworzenia tej armii, o jaką nam chodzi. No to zależy, co, co miałoby być tym punktem. Połowa nie jest 50%. E, tak, tak? Ja myślę, tak, nie chciałem tu określać, że połowę, że 50% zrobiliśmy, a 50% nie zrobiliśmy. Tak, taki, nie, nie zrobiliśmy my jesteśmy taką pół. Tak. Mi się pół, pół, wydaje, że więcej nie zrobiliśmy, niż, mm -hmm. niż, niż mamy zrobić wedle tych planów, które w tej chwili istnieją. A jeszcze, żeby, żeby jakby dobić ciężar te, tej rozmowy, której nawet nie zaczniemy, to ja bym się zastanowił wręcz, czy te plany, które zostały opracowane kilka lat temu, w zderzeniu z tą sytuacją nie za fajną, która się rysuje, czy one nie wymagają zaktualizowania w górę? No, zdaje się, że to nie jest już bardzo kontrowersyjne zdanie, że wymagają. Ale o tym będziemy rozmawiać... E Innym razem. Marek Świerczyński, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Z obiecuję, że ten temat nie zniknie z układu otwartego. Będziemy wracać. Tak, jak z Markiem rozmawiam już, nie wiem, który raz tutaj, to zapewne i z Markiem, i z innymi osobami będę o tym rozmawiał. Ciekaw jestem Państwa opinii. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Subskrybujcie układ otwarty. Tam jest taki glużek, subskrybuj. To pomaga w pozycjonowaniu, w budowaniu kanału. Może wspierać na Patronite. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko!